Oh shit! Wielomiejscowy garaż. I mówię tu o naprawdę wielomiejscowym garażu. Jest przeogromny ponoć. Ja jestem ciekawy, co my będziemy mogli w nim zrobić, jak on będzie wyglądał. I tak samo jak i wy, ja szczerze uwielbiam grać na PlayStation, ale już żygam tym GTA. Tym, że każda aktualizacja to jest generalnie to samo, jeżdżę nie w jedną i drugą stronę. Wiecie, ostatnio jaki komentarz czytałem na temat GTA Online? Że gościu wracał sobie z roboty do domu, odpalał GTA i miał wrażenie, jakby szedł do następnej roboty. Bo wiesz, trzeba tutaj robić jakieś... W ogóle co to mi się tu pojawiło na mapie? Tu jakieś... jakaś ciężarówka z bronią? Co to jest? Zaraz, zobacz, coś tu ukryte. Jakieś dużo różnych rzeczy widzę, że coś się tu pojawiło. To to jest, czekaj. Tundra, Pantera, Snow, albo Legendary Motorsport. Co to, kurde? Legendary Motorsport? Aha, dobra, to jest nowy samochód, okej. A co tu się robi? Tu mamy jakiegoś gościa, który sprzedaje Railguna? Oh my god. Okej, Railguna jeszcze nie testowałem, możemy to sprawdzić. Tekstury na niej wyglądają strasznie. Czy w ogóle inne nowe bronie mają jakieś lepsze tekstury? To wygląda, jakby faktycznie nic nie przerobili, nie? Dobra, ej. Mam wrażenie, że ta broń ma lepsze tekstury, to też jest stara broń. No jest to Railgun, wiecie jak działa Railgun? Tam są magnesy, te magnesy rozpędzają pocisk. I w GTA jest to tak zrobione, że ten pocisk dodatkowo jeszcze eksploduje. Czy ona została jakoś ulepszona? To chyba była jakaś misja kiedyś w GTA, która sprawiała, że mogliśmy tego Railguna używać. Zobaczmy zasięg tego. Okej. Wygląda na to, że pocisk leci, znaczy oczywiście, że leci, ale mija trochę czasu, zanim on doleci do celu. To nie jest tak, że on natychmiastowo gdzieś tam uderza w coś. Pociski, nie pamiętam ile one tam kosztowały, ale chyba nie były za darmo, nie? I chyba ten pocisk nie ma opadu. Tak, ten pocisk nie leci tak, jak powinien lecieć w przypadku Railguna. Bardzo fajnie jest to zrobione w nowym Battlefieldzie, gdzie też mamy nowo dodanego Railguna i tamta broń strzela pociskami, które lecą z ogromną prędkością na ogromne odległości. Możemy trafić kogoś w głowę i go zamordować. W wielu przypadkach jest ta broń lepsza nawet od snajperki, dlatego że tam praktycznie nie ma opadu pocisku na ogromne odległości. Okej, śmigłowiec rozwalamy za pierwszym razem. Ciekawe jakby było w przypadku samolotu, nie? Dobra, coś widzę. Nie wiem, czy to to. Inaczej, przycelujmy snajperką. O! Czy on stoi odwrotnie? Nie wiem. Dobra, przycelowałem snajperką. Oh shit! Dobra, to ma... Ja pierniczo, to ma zajebisty zasięg, zobacz. Oh shit! Połowa lotniska? Wiesz, przycelowanie praktycznie graniczy z cudem z takiej odległości. Jakbyśmy mieczem świetnym machali albo coś takiego, nie? Wiesz co, ja nawet nie zakładam słuchawek, nie słucham tej gry... Te dźwięki przyprawiają mi obłości, a już tyle razy tą grę słyszałem, że naprawdę, no. Może jak będę tunigował jakieś auto, to wtedy sobie założę słuchawki, żeby posłuchać, jak ono brzmi, ale... Ja już nawet te dźwięki przyprawiają obłości. Noż ile można doić tę samą krowę? Rockstar, halo! Dobra, tutaj kupiliśmy sobie jakąś nową broń, może to przetestujemy. Tutaj mamy na mapce coś zaznaczone jako skrzynia. Jakby dużo osób cały czas gra w tę grę, ale to nie dlatego, że to są starzy wyjadacze, którzy grają od premiery tej gry, tylko w dużej części są to osoby, które dopiero co grę kupiły i sobie, wiesz,
postanowiły ją sprawdzić, no nie? Tutaj w ogóle przyjechał jakiś wataszka. Nigdy w GTA nie wiesz, czy jak jakiś gracz się tu pojawi, to czy zaraz nie zacznie cię atakować z wyrzutni rakiet albo jakiegoś kałacha, czy coś takiego. Poszukajmy tej skrzyni, uznam. Ja mam w GTA taką zasadę, nigdy nie atakuję pierwszy. I to niestety sprawia, że czasami ginę pierwszy. No ale jak mnie zaatakuje, ja już chyba nawet nie będę pamiętał, jak się tu broniło, wiesz, skutecznie przed innymi graczami. Polatałem tu trochę śmigłowcem, nie mam pojęcia, gdzie to jest. Znaczy, Rockstar zauważył, że ludzie strasznie lubią szukać różnych rzeczy w GTA i przy tym tracą mega dużo czasu, bo jak nie znajdą, to czują się głupio, że czegoś nie znaleźli, no nie? Więc szukają, szukają, a im więcej spędzają czasu w grze, tym statystycznie więcej wydają kasy w niej, no nie? Nie daj się na to nabrać, no. To są znajdźki epizodyczne. No tak samo jak właśnie z tymi takimi epizodycznymi wyzwaniami. Strasznie lubiłem je robić, ale jak właśnie sobie uświadomiłem, dlaczego lubię je robić, to miałem takie poczucie gdzieś tam w środku mnie, że jak tego nie zrobię, to gdzieś tam coś stracę, no nie? Nie zarabia się na tym dużo kasy, ale chodzi o to takie wrażenie, że coś się straci, jak tego nie zrobisz, więc poświęcisz, wiesz, trochę czasu ze swojego życia, żeby zrobić jakąś tam aktywność tutaj w grze. Ale ja bardzo to lubię po prostu jeździć tymi pojazdami tutaj w grze. Chodzi tylko tutaj o to, że Rockstar wykorzystuje takie mechanizmy w naszym mózgu, które sprawiają, że bardzo łatwo się uzależniamy od czegoś tam, no nie? GTA pod tym względem potrafi być mocno uzależniające, także miejcie to na uwadze. Okej, wszedłem do trybu pasywnego i teraz wejdziemy sobie w samochody. Są jakieś nowe, których chyba jeszcze nawet nie testowałem. Nie wiem czy... Nie, tego testowałem, okej. Motorka chyba jeszcze testowałem, ale tych dwóch już nie wbijałem do GTA od nie wiem kiedy, chyba od miesiąca czy coś takiego. I tu jest Alpine 110, tak to się nazywało? W rzeczywistości? Jakoś tak. Grze nazywa się Tundra, ale zanim sobie kupimy ten samochód, to ponoć możemy sobie kupić teraz ogromny garaż. Ja nawet nie wiem gdzie, w którym miejscu. Dynasty może tutaj, bo to nie jest jakiś tam garaż typu, wiesz, jakaś tam działalność. O, o jest tutaj. Custom garaż, zobaczcie. 50 slotów w garażu. Czy to jest parking generalnie taki, jaki sobie kupujemy? Nie wiem. I wygląda na to, że garaż póki co jest, ale tylko jeden dostępny dla graczy. Serio? To... Weźmy sobie ten garaż. O, on jest za darmo? Wow, dlaczego? Ja myślałem, że wszystkie nasze 50 samochodów będzie ładnie rozsianych po całej płycie garażu. A tu wygląda na to, że będziemy mieli chyba poziomy tego garażu? Nie sprawdzałem tego nigdzie, więc musimy sobie obadać to sami. O, czarne, dobra, to wygląda dobrze. Wybieramy sobie kolor szafek. Nie wiem, czy gdziekolwiek, w którejkolwiek posesji mogliśmy sobie wybrać czarny wystrój wnętrza. Nie kosztowało, nawet chyba wystrój mnie nic nie kosztował, zgadza się? Okej, garaż już jest chyba w moich rękach, także możemy sobie przejść do zakupu samochodu nowego i weźmy sobie jakiś tam kolor. I na przykład chcę go sobie zamówić do mojego nowego garażu, który nazywa się chyba Eclipse Boulevard Garage. Po cholerę mi taksówka, co mam zrobić z tą taksówką, no, jakby o co chodzi? Nie podoba mi się to, że możemy kupić ten garaż tylko w jednym miejscu, czyli tu. Będzie zbierani na graczy, którzy... Ty... A czy ten budynek był tu zawsze? Tak nie wygląda. Okej, jak się tu A czekaj, co tu się robi? Nie no, ten budynek chyba wyglądał inaczej trochę. Tu wiem, że jest jakaś misja ze zlotami, tutaj się detonuje innych. Ale zaraz, gdzie ja mam tu wjechać? To jest mój garaż w ogóle? Czy to jest chata? What the hell? Nie. O co tu biega, ty? Nie mam pojęcia, o co tu chodzi, ty. Jakiś gościu w ogóle tu się... Ja jestem na pasywie. A, że tutaj. Dobra, dzięki. Okej. Widzicie, czasami gracze są pomocni. No. Pewnie też szukał tak samo jak ja. Okej, czyli no niestety Rockstar poszedł na prostotę.
nie zrobili nam jednopoziomowej, dużej tafli garażowej, tylko zrobili nam 5 poziomów garażu. I są to zwyczajne garaże z apartamentów. Okej, okay. To jest dla mnie powód, żeby odinstalować tę grę. O tym garażu 50-miejscowym można było już przeczytać dawno temu, tak naprawdę. Nie jest to jakaś nowość, że nowość. Okej, jesteśmy w środku. Wczytywanie trwało mega długo. Przypomniały mi się początki GTA Online. Stoi tu już moja fura. Środek wygląda mega dobrze. Przypominam wam, że na konsolach Rockstar postanowił dodać RTX-y. A ja chyba tego nie włączyłem zresztą, bo mam 60 FPS-ów. No tak, jak włączymy sobie obsługę RTX-ów, to niestety, ale... no, mamy spadek FPS-ów do 30, także... Nie mogę na to patrzeć, wypala mi oczy! Czy możemy sobie tu wejść? Pewnie możemy porobić jakieś bzdety typu, nie wiem, jeść jakieś owoce albo coś. Dobra, wiecie co, ja wyłączam te RTX-y. One wyglądają fajnie, ale wolę 60 FPS-ów niż te RTX-y, których, na które się aż tak bardzo nie zwraca uwagi, nie? O, okej, teraz gra wygląda tragicznie. Czekaj, różnica jest kolosalna. Znaczy tutaj w tym wnętrzu jest sporo różnych odbić. Są szyby, są... jest tutaj to i te odbicia wyglądają lepiej, nie? Tutaj mamy ten wystrój, czy coś tu możemy zrobić dodatkowo, na przykład, nie wiem. Pewnie możemy gdzieś tu owoce sobie szamać, tak? Jakieś przekąski. O, możemy uzupełnić przekąski. O, to jest akurat spory plus. Jak ja bym miał taki garaż rzeczywistości, tutaj mógłbym sobie coś ugotować. Jeszcze brakuje mi stanowiska simracingowego, gdzieś tu w tym miejscu, i stanowiska komputerowego. I tu bym patrzył na wszystkie moje zgromadzone... No myślę, że jakieś Peugeoty, jakieś takie... Generalnie same rzęchy by tu stały, bo jakbym kupił taki garaż, bym się zadłużył potąd. Nie stać by mnie było już na żaden normalny samochód, nie? Ale to by było spełnienie moich dziecięcych marzeń. Posiadać taki garaż. Okej, tutaj możemy sobie zajrzeć jeszcze na zewnątrz, co się dzieje. Czy przypadkiem ktoś się na nas nie czai przy wyjściu z tego garażu? No, okazuje się, że nikt. Okej, tutaj mamy jakieś felgi, możemy sobie przeprowadzić wulkanizację. Tu mamy dostęp do internetu. I tyle. Garaż jest tym samym garażem praktycznie, który znamy już od... tysiącleci w GTA Online. Nie ma tu nic szczególnego. Tu mamy windę. Rockstar, kuźwa. Tu sobie przestawiamy auta. I tyle. Ładnie wygląda brama. Ona się oczywiście nie będzie w żaden sposób animować ani nic. Zobaczmy, czy inne poziomy... Możemy wyjść sobie na dach tego garażu. Fajnie. Zobaczmy, czy na przykład piąty poziom wygląda inaczej. Wow, ja jestem w szoku, bo lepiej wygląda ten garaż, który mamy w biurze, gdzie samochody są ładnie wyeksponowane, wiesz, przechodzisz sobie przez piętra i nie musisz czytywać sobie kolejnych poziomów, nie? Tylko masz tam 3 poziomy i każdy z tych poziomów ma chyba ze 3 też piętra, no nie? I na tych piętrach masz samochody porozstawiane i to wygląda ładnie, w dodatku jeszcze widzisz na przykład przez wielkie szyby, co jest na zewnątrz. A tutaj totalna tanioszka. Ja tutaj znowu czuję w tej aktualizacji taki recykling tego kontentu, który już był w poprzednich aktualizacjach w GTA Online. Czyli tak, mamy Railgun, teraz możemy go kupić, ale to jest stara broń, która już od dawna była w GTA. Ja zaraz zobaczę, jak ona działa. Póki co to... ten garaż, wychodzenie w niego i wchodzenie do niego trwa strasznie długo. Ja muszę pauzować nagrywanie na chwilę, żeby nie tracić waszego czasu na to wczytywanie, nie? Okej, załóżmy, że... pokażę wam w ogóle, o który garaż mi chodzi. O, teraz się aktywność odpaliła, ta, o której wam mówiłem, no nie? Wołamy sobie mechanika i chodzi mi o office z garaż. Tutaj mamy 3 oddzielne piętra i z każdy z tych pięter ma jeszcze 3 oddzielne piętra w sobie. W tym budynku fizycznie nie byłoby możliwości, żeby to się zmieściło, ale jest. Mamy dodatkowe 50 miejsc na to wszystko. Ja pierniczę, to jest jakiś kosmos. Okej, co możemy sobie tutaj... Właściwie to... Straszny jest ten garaż, powiem wam.
Spodziewałem się najgorszego i najgorsze dostałem. Wjeżdżamy sobie mambo. Trzeba przyznać, że ten czarny wystrój błyszczący wygląda bardzo ciekawie. Podoba mi się. Wow! Mam się cieszyć? Nie wiem, co mam robić. Fajnie wyglądają samochody, trzeba przyznać, nie? W tym ciemnym garażu. Wygląda to ładnie. Trzeba przyznać. Okej, zobaczmy sobie jeszcze dach w tym garażu. Bo ponoć wygląda fajnie. Ja zaraz sobie wejdę na stronkę Rockstara, zobaczymy, co jeszcze w tej aktualizacji się pojawiło, bo to jest taka, wiesz, duża rzecz, no nie? Z tym garażem. Jakby, nie wiem, ile do tej pory mieliśmy miejsc na pojazdy w tych garażach, które mieliśmy możliwość kupna, ale wydaje mi się, że chyba wystarczająco, prawda? I tak możemy naraz jechać tylko jednym samochodem, więc... O, to wygląda ciekawie. I pytanie, czy ja jestem teraz możliwy do zniszczenia, jak jestem tutaj? Podejrzewam, że tak, że to jest takie samo miejsce, jak na przykład na dachu kasyna. I ono nie należy typowo do mnie, tylko mogą sobie przejść tutaj inni gracze, więc mogę sobie stąd wyskoczyć bez żadnego wczytywania i zginąć. Ale czasami jak ktoś będzie się na nas czaił pod garażem, możemy sobie zobaczyć na kamerce, że ktoś tam jest. Wejdziemy sobie na dach i możemy sobie teren oczyścić, to znaczy będziemy mieli przewagę wysokościową nad nim. Nie wiem, jak uda nam się zestrzelić go stamtąd. W ogóle wydaje mi się, że to ten budynek został trochę odnowiony. Nie pamiętam, żeby on wyglądał w ten sposób w tym miejscu. Natomiast wolałbym, żeby to wyglądało jak na zlocie tym samochodowym, wiecie, o co mi chodzi. Ej, nie to, chciałem mapę otworzyć. Chodzi mi o to miejsce, nie? Żeby to wyglądało, żeby ten garaż wyglądał w ten sposób. Jak tutaj mamy ten zlot, mamy tam wszystkie samochody wystawione, ładnie wyeksponowane. Jeszcze super by było, jakby one były, wiesz, tak postawione różnie, że jeden jest tak, drugi jest tak, trzeci jest srak, wiesz. Otwierane jakieś bagażniki. To jest to, czego my gracze byśmy chcieli, żeby taki garaż był nasz, no nie? To by było coś. Rockstar zaprezentował nam coś zupełnie innego. Tak naprawdę ta aktualizacja jest taka sobie, nie? Jest dużo odgrzewanych rzeczy, widzicie, że tu jest po prostu stary garaż ubrany w nowy papierek, nic specjalnego, ale wiecie co? Powiem wam, że to jest aktualnie całkiem niezła rzecz. To znaczy, myślę, że to jest dobrze, że te aktualizacje nie są obszerne, bo to oznacza, że Rockstar oddelegował część swojej siły, tej pracowniczej, do projektowania lepszego GTA 6. A GTA Online zajęły się osoby, które są w stanie tworzyć nowe aktualizacje, ale bazujące już na tym kontencie i na tych mechanikach, które mieliśmy wcześniej, prawda? Nie ma tutaj czegoś takiego, co wprowadziłoby kompletnie nową mechanikę. Musimy jechać do jednego miejsca, zrobić jakąś tam rzecz. No okej, mamy misję z taksówkami i zajrzymy sobie do tego w następnym odcinku, ale poza tym... No, recykling. Dzięki wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Hejas.